witam serdecznie, słuchajcie, zaczynamy prototypowanie tego naszego odbiornika globalnego, czyli jednym słowem znalazłem taką obudowę, słuchajcie. Obudowa dosyć ciekawa, bo co prawdopodobnie jest od polskiej Unitry ta obudowa. Może tutaj jest zawidno, nie wiem. I ma taki ciekawy właśnie skórzany pokrowiec, słuchajcie, to całe takie było radyjko kiedyś. Tu mam tył, obudowa idzie właśnie do czyszczenia, już ją rozkręciłem. I to będzie jako wersja prototypowa, a potem zobaczymy, może się uda nam po prostu dopasować to jakoś do, znaczy jakoś, no. Będziemy patrzeć, no, czy się uda nam ten odbiornik dopasować do inne obudowy. Tutaj muszę wypolerować tą plexi, tą szybkę, która jest tu z przodu na skalę. I teraz tak się zastanawiam, czy czasem nie dorobić mu od razu skali w postaci cyfrowej. Dobra, ale jeszcze zobaczymy. Tutaj sobie zrobimy inny nadruk w ogóle pod tą szybkę niż taki szary papier, bo tutaj był taki zwykły szary papier, słuchajcie. No i dobra, i co? Lecimy, słuchaj, będziemy rysować schemat i projektować dzisiaj płytkę. Także zabieramy się do roboty i ja zapraszam do obejrzenia. A więc tak, jeszcze zanim przejdziemy do Eagle'a, do programu Eagle, to wam pokażę, jak ta obudowa tutaj wygląda. Musimy sobie wziąć wszystkie wymiary tych kołeczków metalowych. Wszystkie, które tutaj są w środku, kołeczki metalowe, musimy wymiary, żeby tą płytkę później tutaj dopasować. To wszystko jest w ten sposób, ta obudowa jest złożona. Tutaj jest bateria 9V, on będzie zasilany na 9V, tak jak widać tutaj jest taka komora. Zresztą to widzieliście, a dokładnie to jest Made in USSR obudowa. No zobaczymy, co, jak to mi tutaj przypasuje, bo jeśli to będzie wszystko ok, tutaj musimy to poczyścić, zobaczcie, jest tragiczny stan, ale to zaraz wyczyścimy. No i cóż, no, czekajcie, z tej strony będą pokrętła, z tej strony będzie w ten sposób obudowa. Tu już sobie zacząłem ten preszpan i te płótno. Nie wiem, czy to ruszać, najwyżej zaimpregnuję delikatnie, a... Jest oryginalny głośnik, słuchajcie, ruski, ale pasujący i ma mały magnes. Więc zrobimy płytkę tak, żeby to nam weszło, żeby płytka weszła nam na magnes głośnika, bo ona tutaj jest przykręcona. Raz, dwa, tutaj jest podpórka, dwa, tu jest podpórka, w dwóch miejscach jest przykręcona i do tego tutaj jeszcze przyjdzie potencjometr od wolumę, tu w tym miejscu i regulacja częstotliwości tutaj będzie obok. Jeszcze trzeba wybrać te gniazdo, to jest gniazdo anteny, słuchajcie, to żaden jack, tylko taki zwykły bolczyk, gniazdo anteny. Dobra, obudowa do czyszczenia, rozkręcona, a ja się biorę za schemat. No i zaczynamy rysować, troszeczkę przerabiam też od razu ten stopień wejściowy z tego RX-a Johnny 80, to jest ten wcześniejszy mój projekt, także przy okazji przerabiamy, no to dobra, to lecimy. Muszę masy przerabiać. To jakiś połysok nie było na tym starym schemacie, taki był.
masy są poprzerabiane. Tak będzie się prezentować głowica. Ten pierwszy układ, tutaj już mamy filtr rozrysowany. Tylko, że ja tutaj jeszcze zrobię już później na PCB tak, żebym mógł wstawić fabryczny filtr, a będzie można sobie zastosować kwarce, nie? Bo kwarce będą na taką pośrednią, na jaką tutaj trzeba będzie to zrobić. No i dobra, słuchajcie, tu mamy wyjście z kondensatora, tu trzeba będzie wstawić 4 kwarce, wewnątrz 4 kwarce, no można zrobić 4 kwarce. Dobra, tutaj wstawimy sobie tranzystor dopasowujący, bo to nie będziemy pasować do 3,5 kilo, mamy. Patrzcie, oto jest. Oto jest to, co chciałem, nasz
SAA, ten malutki scalaczek. Nie wiem dlaczego mi tak zawsze wychodzi, słuchajcie, ale zawsze, kiedy chcę zrobić coś prostego, to wychodzi mi potwór. Ale wepnę go w tą obudowę, na 100% wepnę go w tą obudowę. Miejmy nadzieję, dobra. Słuchajcie, jest tak. Tu mamy cały schemat, słuchajcie, cały siemki schemat. Mniej więcej sobie tutaj poopisywałem z wcześniejszego projektu to co bym potrzebował, czyli po prostu cewki 10 i 7, ale to i tak one mogą być inne. No nie da się tego zrobić bez nawijania cewek. No i chciałbym, żeby to było jak najprostsze, jak najmniejsze. Nie, zobaczymy jeszcze. Na razie będziemy, że tak powiem, robić płytkę. Ja sobie płytkę zrobię prototypowo właśnie do tej obudowy, co tutaj mam. Czekajcie, tutaj mam tą obudowę. No i tu już sobie tutaj wyszorowałem, tutaj będzie tak fajna skala i słuchajcie, jeszcze chcę wcisnąć na tą samą płytkę, którą na nią wyświetlać skalę, ale cyfrową. Na mikrokontrolerze PIC i na takich malutkich wyświetlaczach LED-owych. I ta skala będzie po prostu, musi wejść mi na to płytkę, oprócz tego te wszystkie elementy, które tutaj są na kartce, plus wszystkie jeszcze kondensatory. Kondensatorów też jest sporo. Kilka rezystorków, tam bodajże chyba z 8 rezystorków jest tylko. Strojenie vericapu, słuchajcie, to jest takim potencjometrem będzie to robione. Strojenie, on będzie sobie z boku płytki, z boku tej obudowy. Będzie sobie tutaj wychodził z tej strony i będziemy mieli tutaj z boku gałeczkę. Taką malutką gałeczkę, nie? No i co poza tym, słuchajcie? Poza tym to się biorę za płytkę, nie? Teraz zobaczymy, co tutaj się narobiło. Płytka. O, shit. Ale sieczka. Kilka elementów doszło. Tutaj mam otworki dodatkowo porobione, takie 2,5 mm na śrubki. Ja je później sobie zamieszczę na PCB. W sumie to możemy wszystko to odsunąć. Bo musimy wyrysować na wymiar płytkę. Okej. Okay. Niech sobie będzie. A tutaj będziemy od tego krzyżyka rysować, gdzie jest grid. Włączony. To pyta włączony, to taki śmieszny grid jest. Dobra. A więc cóż, no. No cóż. Jakby to było, można powiedzieć. Schemat na jedną kartkę nie wszedł. Sam schemat nie wszedł na jedno. O. Na jedną kartkę nie wszedł schemat, słuchajcie. Jest bardzo prosty. Prosty to prosty, słuchajcie. To miało wyjść naprawdę bardzo prosty odbiornik. Ale uwzględniając jakość, żeby to było normalnie słyszalne, a oprócz tego jeszcze cyfrowa skala częstotliwości. I ja to chcę wszystko, słuchajcie, zmieścić na płytkę tych rozmiarów. Czyli płytka będzie miała wielkość... Wielkość płytki będzie miała tak 11,5 cm na 8 cm. 11,5 na 8, ale... Będzie jeszcze taka dziura konkretna w tej płytce, o, z tej strony, prawie na środku, na głośnik, na magnes od głośnika. I teraz tak, słuchajcie, oprócz tego, co tutaj mam, dojdzie jeszcze mikroprocesor PIC16F628, bardzo mocny,
I też go muszę oddzielić jakoś tutaj w rogu, samym rogu, bo tutaj będziemy mieli wyświetlacz w tej dziurze. O, będzie w ten sposób, słuchajcie, tu będzie 5 cyfr. O, może wyciągnę to, kratę. Wyciągnę to kratę, słuchajcie, w ten sposób. Tylko, że to będzie troszeczkę mniejsze to okienko. Ja tutaj zrobię w ogóle całkowicie, wiecie co, to będzie ładne czerwone, bo LEDy mam czerwone. To są takie miniaturowe wyświetlacze. One mają, żeby wam nie skłamać, gdzie jest ta suchmiarka, żeby wam nie skłamać, to mają szerokość każdego elementu 7 mm, a wysokość elementu ma 10 mm. 10 na 7, to jest dokładnie HD 1075. Czyli 7,5 mm szerokości, 10 wysokości i tych wyświetlaczy jest 5 sztuk i 5 będzie 4 cyfry po przecinku. A przede wszystkim jeszcze oprócz tego schematu, kurczę, no nagrałem, oprócz tego schematu, słuchajcie, będzie jeszcze malutki taki schemacik na jednym, że tak powiem, na jednym jeszcze mikrokontroler dojdzie, ten PIC 16W628 i do tego właśnie te wyświetlacze, tak jak już tutaj wspominałem. No i będzie jeszcze taki motyw chcę, słuchajcie, tutaj zrobić, bo ta płyteczka, jak widzicie, ona będzie jednostronna, tak jak wszystkie te, większość moich projektów są jednostronne płytki. I teraz tak, jeśli ona tutaj mi wlezie, słuchajcie, w ten sposób będzie, o, będzie miała tę dziurę na głośnik. Z jednej strony filtry zrobimy wejściowe, głowice, tutaj gdzieś wyjście na, tutaj będzie potencjometr od regulacji głośności, tutaj będzie gdzieś potencjometr o ten wstawiony i gałeczka będzie z boku. I gałeczka będzie z boku, nie? Sorry, zobaczcie, ale mało widać. Będzie gałeczka z boku. I teraz tak, słuchajcie, jak ja to wstawię w ten sposób, no to potem będzie kłopot właśnie z lutowaniem tych wyświetlaczy, ewentualnie w tę stronę, bo chcę dorobić jeszcze skalę cyfrową, słuchajcie. I to są naprawdę godziny pracy, żeby teraz zrobić płytki do tej skali, potem jeszcze oprogramować pika, potem nauczyć tą skalę, żeby wiedziała, ile ma BFO, czyli drugą przemianę, a do pierwszej. Zresztą wszystko będzie na odcinkach, słuchajcie, to będzie krok po kroku, jak te radyjki będzie powstawać. Już w sumie jedno bardzo podobne powstało i jestem bardzo z niego zadowolony. Zresztą tam były filmy nawet z ogródka, tam na działce kawał drugi był rozpięte. I słuchajcie, fajnie jest przemyślany ten... ja wiem, że to miało być proste, no. Powiem, że miało być proste, na jedną kartkę nie wyszła na 4, a ja chcę wcisnąć to na płytkę 11 na 9 cm, nie, na 8 cm. I wcisnę. I jednostronnie. I tak mi się wydaje, że na pewno wcisnę. Słuchajcie, tutaj praktycznie od tego Johnny 80 wykorzystałem ten pierwszy, jak już widać, że tu jest LA, ale to się praktycznie niczym nie różni od tego Stalaka, od tego, co był omawiany. Wszystko je ma identycznie, tutaj może jedynie co się zmienić, to impedancja do filtra. Ja to wszystko wam, będzie schemat udostępniony, nie będzie z tym problemu, będę do płytki też udostępniam. No i... A i dobrze by było, żebyście, jeśli ktoś z was zna serwer, jakiskolwiek serwer FTP, gdzie można przechowywać właśnie projekty, gdzie można wrzucać projekty. Nie chodzi mi o chmurę w Google, bo tam jest kłopot później z dostępem, a ja bym chciał, żeby to było na publicznym serwerze, czyli po prostu, żeby każdy mógł mieć dostęp, a nie tylko ten, który musi tam mieć jakiś tam link, czy nie link, no nie wiem, jak to jest zrobione. Miało być prosto, nie? Ale, słuchajcie, to rzuciłem tutaj dwa tranzystorki, jeden i drugi. Ten tranzystorek ogranicza na wejściu sygnał, czyli to nasza pętla harf. Także już
ten odbiorniczek będzie posiadał ARF na wzmocnieniu, czyli bardzo dobrze. Wiecie, co to jest ARF? Właśnie, jeśli już mamy gadać, jako pogadanka już ma to być, to niech to będzie w ten sposób, że ja wam wytłumaczę. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wiecie, że przy częstotliwości AM, przy FM-ie to tak trochę mniej występuje, chociaż też występuje. Przy modulacji amplitudy i przy SSB tym bardziej. Jeśli ktoś jest blisko, to zatyka wam odbiornik i go nie usłyszycie. Po prostu ma dużo mocą i tak ryknie w głośnik, że aż przytknie, że po prostu będziecie słyszeć tylko jeden wielki trzask, przester, taki fus i dlatego właśnie w tym odbiorniku mamy taką automatyczną regulację wzmocnienia. Czyli teraz tak, patrzcie, zrobiłem w ten sposób. Tutaj zrobiłem filterek na wyjściu, żeby wyciąć wszystkie włócze i żeby wyciąć bas, czyli puścić 3 kHz. 220 mikrohenrów, 22 nano, 22 nano, przelot praktycznie podobnie, jak jest wycinane 16 kHz, powyżej 16 kHz, 19 kHz w stereokoderach, w każdym jednym odbiorniku, czy to Toska, czy to jakikolwiek inny ze stereokoderem. I ten filterek, słuchajcie, tylko że to będzie na malutkim głowiczku, takim małym, osiowym, bo tu nie wlezie mi się ten odbiornik większy. I mamy wycięty ten sygnał, słuchajcie, idzie dalej na tranzystor. Ten tranzystor jest przed wzmacniaczem naszego LM-a, tego malutkiego wzmacniacza. Musimy dostawić taki właśnie wzmacniacz, żeby tutaj przez oddzielny potencjometr wysterować, czyli zdusić praktycznie wzmocnienie do masy. I teraz tak, jak idzie mocny sygnał tutaj, no to tranzystor przymyka to do masy, nie? Ale teraz tak, tu idzie wszystko w WC, to jest sam wzmacniacz. Kolejny wzmacniacz, ale tu idzie już sygnał, znaczy sygnałem MC regulujemy sygnał WC. Czyli to, co trafia z anteny przez te filterki pierwsze, to ogranicza nam ten tranzystor. Ale ten tranzystor jest sterowany za pomocą dwóch diodek, czyli tak jak ala, jakbyśmy robili sondę WC. Jest prostownik, który nam tutaj jeszcze dodatkowo filtracja na kondensatorku, tylko nie wiem, czy nie za duży ten kondensator, 10 mikro tutaj sobie tak pomyślałem, ale to myślę, że to wyjdzie tam ze 100 nano, to wystarczy w zupełności, bo 10 mikro, to facet przestanie gadać, a zanim on mi się rozładuje, no w sumie tutaj jeszcze opornik dałem właśnie, żeby on się szybciej rozładowywał, 470 ohmów, może będzie dosyć szybko się rozładowywał. No i na tej zasadzie jest, że na nim wystąpi napięcie, które przymknie nam tak jakby RF gaina skróci. I kolejne właśnie skróty lecą, nie? Skróty ARF i RF gain. Czyli gain control. Dobra. Miało być prosto, no wybaczcie, no. Prosto, nie prosto, ale... Nie wiem. Dobra. To kończymy. Do następnej pogadanki, słuchajcie, o radio. Zapraszam do wsparcia, do wspierania tych projektów. Płytkę, jak już będzie cała płytka opracowana, dajemy do druku. Jak prototyp zadziała. A prototyp naprawdę będziemy każdy jeden po prostu będzie poświęcony. No każdemu blokowi będziemy robić kolejny odcinek, żebyście wiedzieli, jak to się montuje, jak to będzie wyglądać. Czyli po prostu tak, zaczniemy od MC, zrobimy pośrednią, zrobimy głowicę i zrobimy filtr wejściowy i zobaczycie, jak łatwo jest przeliczyć wejściowy filtr. Tylko że ja jeszcze chciałbym może nawet i dodać właśnie dwa takie niezależne, żeby przełączać je jakimś przełącznikiem też jeszcze, to jeszcze może dojdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie z miejscem.
bo chcę, żeby to radio miało parę zakresów. Znaczy przynajmniej jeden bym zrobił taki szerszy, żeby to, żebyśmy mogli tym radiem też i AM na falach krótkich. Dlaczego na falach krótkich? To się dowiecie w kolejnych pogadankach, słuchajcie. Dlaczego nie UKF-y, nie FM-y, tylko fale krótkie. Pozdrawiam.